Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym koszykarzem. Za 15 lat będę stary. Za granicą kibicuję PSG. Ulubiony piłkarz dzieciństwa, Marco Van Basten. Nikt mnie nie pokona w ping-ponga. Drugą połowę poznałem w kafejce internetowej. Osoba spoza świata sportu, którą chciałbym poznać, tylko sportowo. Jordana bym chciał poznać, to chyba się nie uda. Moim marzeniem jest zagrać na Camp Nou. Muzyka, której słucham najchętniej, Ed Sheeran. Po meczu lubię odpocząć w towarzystwie drużyny. Książka i film, które poleciłbym każdemu. Książka Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego, film Skazani na Shawshank. W Ekstraklasie lubię, nie lubię. W Ekstraklasie lubię atmosferę, nie lubię przegrywania. Kultowy tekst w szatni piłkarskiej. Nie wiem, jesteś drewniany, no. Z techniką na bakier. Bartek, sorry. Bartek Świączka, pozdrawiam. Na imprezach bryluje. Na jakich imprezach? Nie imprezujemy. Największy dowcipniś, Darek Jarecki. Największy modniś, mały. Małecki, nasz bramkarz, tak mi się wydaje. Największy spóźnialski. Odkąd płacą za spóźnianie, no nie ma za wielu. Największa maruda, ja. Najdłużej pod prysznicem przed lustrem. Najdłużej pod prysznicem serek, a przed lustrem też serek. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Piotr Rejs. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. Złapałem piłkę do ręki, a nie było gwizdka. Najlepszy moment w karierze. Chyba podpisanie kontraktu w Ekstraklasie. Największy błąd w karierze. No, na dzień dzisiejszy odejście z Lecha. Ostatnio było mi głupio, gdy przeskoczył mnie Byrtek, strzelił bramkę. Popisowe danie, które przyrządzę, to placki ziemniaczane. Na bezludną wyspę zabrałbym komputer. Żeby się nie nudziło. Coś do picia i łopatę. Najlepszy tekst Franciszka Smudy. Tych tekstów jest naprawdę wiele. Ruszasz się, jakbyś się gipsu nawpierdolił.